Dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Święty Grzegorz urodził się około roku 540 w Rzymie. Był już prefektem miasta, gdy porzuciwszy karierę świecką, we własnym domu założył klasztor benedyktyński, a 6 innych klasztorów w swoich dobrach na Sycylii. Przez kilka lat był nuncjuszem papieskim w Konstantynopolu. Mimo tego, że stawiał opór, został wybrany na papieża 3 września 590 roku. Przez 15 lat rządził kościołem w burzliwym okresie wędrówki ludów. Odnowił życie kościelne, liturgiczne, śpiew kościelny, pozyskał dla kościoła ariańskich Longobardów i Franków oraz nawrócił Anglię. Jego pisma wywarły wielki wpływ na kształtowanie się myśli chrześcijańskiego Zachodu. Umarł w roku 604 i należy do grona 4 wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Święty Grzegorz Wielki, papież. Drodzy bracia i siostry, mamy dzisiaj 3 września. Jest to właśnie dzień, kiedy wspominamy w Kościele wielką osobowość, wielkiego papieża, świętego Grzegorza właśnie Wielkiego, który, jak słyszeliśmy, żył na przełomie VI i VII wieku, w bardzo ważnym czasie. Można powiedzieć, zawsze każdy czas jest jakoś ważny, doniosły, bo to, co mamy, jak to się mówi, dzisiaj, wynika z tego, co było wczoraj, a to, co będzie jutro, wynika z tego, co jest dzisiaj. Jak słyszeliśmy w tym krótkim, nazbyt krótkim, no ale przecież nie będziemy na początku liturgii czytać cały życiorys, prawda? W tym krótkim życiorysie widzimy, że w życiu świętego Grzegorza były takie dwa jakby okresy, dwie epoki, możemy powiedzieć, mianowicie służba publiczna, państwowa, może dzisiaj bardziej by to tak podobne do służby takiej terytorialnej, samorządowej, no ale w każdym razie świecka służba, a potem właśnie ta służba kościelna. I w jednej i w drugiej roli święty Grzegorz spisał się, czy wystąpił jako wspaniały ojciec swojego czasu. No właśnie, ten, który obejmował i rozumem, i duchem, i sercem tą rzeczywistość, w której był zanurzony, no i ludzi, którym służył. Tylko że jak dzisiaj mówimy służyć ludziom, bo my już jesteśmy niestety, ale inaczej wytrenowani, inaczej wyszkoleni. Niestety, powtarzam, dzisiaj jak się słyszeć, czy mówi służyć ludziom, to znaczy dokładnie robić to, co ludzie chcą. To znaczy służyć ludziom. Nie tak to było jeszcze wtedy, dzięki Bogu, za czasów świętego Grzegorza Wielkiego, ponieważ wtedy, kiedy jeszcze służyć ludziom nie znaczyło robić dokładnie to, co ludzie chcą, bo jak nie to, z takim wiszącym w powietrzu szantażem, ale służyć właśnie tym największym celom, do których ludzie czy człowiek spontanicznie się nie garną. Spontanicznie się nie garniemy do świętości, do uczciwości, do prawdy. Za tym człowiek spontanicznie tak sam od siebie nie ciągnie, nie leci. Wręcz odwrotnie. No przecież nie musimy chyba się o tym przekonywać jako dorośli ludzie. Ale na tym właśnie polegało i polega właśnie ojcostwo, tak, świętego Grzegorza Wielkiego, jak i każde ojcostwo, o którym to ojcostwie zresztą wspomina również w pierwszym dzisiejszym czytaniu z pierwszego listu do Koryntian święty Paweł. Zauważmy, dzisiaj rodzicielstwo, w tym ojcostwo również, no to co, no, dzisiaj rządzą dzieci rządzą. Dobry tata jest ten, co robi, co dziecko powie i koniec.
Bo jak nie, no to właśnie, prawda? O to chodzi. Odwrócenie autorytetów, odwrócenie sensów, celów, postawienie wszystkiego na głowie. No a tak świat nie może funkcjonować. Po prostu tak nawet ci, którzy chcą, żeby im w ten sposób służyć, nie będą też w końcu szczęśliwi. No i święty Paweł dzisiaj przemawia do Koryntian tymi słowami, które słyszeliśmy. Do Koryntian, którym, zresztą nie tylko im, no ale akurat te słowa są do nich zwrócone, a jakoś również i do nas wszystkich, kiedy zwraca się do nich właśnie jako do swoich duchowych dzieci, których zrodził w Chrystusie. To ja właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Jakiż to jest mozolny, trudny proces, właśnie to rodzenie w Chrystusie. Bóg nas, przywołam parę tu wersów, które przed chwilą brzmiały, bo to jest też zresztą takie wyznanie samoświadomości prawdziwych apostołów Chrystusa. Tak mówi święty Paweł. Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. Ale przypominam, apostołów, a nie celebrytów. To jest ciągle mowa o prawdziwych apostołach. Celebryci mają inne cele, inne zamiary. My głupi dla Chrystusa, niemocni, pełni wzgardy, prześladują nas, złorzeczą nam. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata. Wzbudzamy odrazę we wszystkich aż do tej chwili. No i mówi, pisze Koryntianom święty Paweł, choć mielibyście dziesiątki tysięcy wychowawców. My dzisiaj, w dzisiejszym świecie takich wychowawców nawet nie dziesiątki tysięcy. W świecie mediów, przeróżnych mediów. Właściwie dzisiaj na dobrą sprawę to każdy człowiek mógłby być takim wychowawcą, jakby sobie założył jakieś tam w mediach społecznościowych konto, okienko, prawda, i tak dalej. Zresztą tak jest, no. Macie bardzo wielu tych, którzy na was wpływają, bo to by trzeba było tak zrozumieć. Macie dziesiątki tysięcy wychowawców, tych, którzy na was wpływają, usiłują wpływać, ale ojców nie macie wielu. I rozumiemy, że tu chodzi właśnie o takich wychowawców, którzy prawdziwie kochają, prawdziwie formują, bo przecież normalnie ojca każdy ma jednego, no ale tu chodzi właśnie o to szersze rozumienie ojcostwa. I wtedy mówi właśnie, zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Zauważmy, że w tej modlitwie wstępnej dzisiejszego wspomnienia świętego Grzegorza Wielkiego też jakby dźwięczy ta nuta tego ojcostwa duchowego, chociaż wprost to pojęcie tu nie występuje, kiedy prosimy Pana Boga, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. No, ważne, żeby pasterze sobie też to uświadamiali, że ich wieczne szczęście nie jest jakimś tylko przedłużeniem, nazwijmy to, takiego szczęścia doczesnego, ale jest uzależnione właśnie od postępów wiernych, którym oni zostali dani w świętości. No bo zwykle jest tak, że wierni są raczej, prawda, nie bardziej święci od swoich pasterzy, no. Zdarzają się wyjątki, to są już cuda Boże, prawda, sami wierni są bardziej święci od pasterzy, ale w większości
można powiedzieć, jaki pasterz, takie owieczki, prawda, tak, tacy wierni. Dlatego święty Paweł pokazuje właśnie Koryntianom, że to jego ojcostwo go bardzo dużo kosztuje. Oczywiście nie zamierza wywoływać w nich jakiegoś współczucia, jakichś uczuć, doznań, ale właśnie odwołuje się do świadomości. Też dobrze sobie właśnie uświadomić, że jakim wielkim bogactwem dla świętego Pawła było właśnie to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym u bram Damaszku. Jak bardzo to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym wpłynęło na życie Szawła, a właśnie potem Pawła. Możemy powiedzieć, to on przez Jezusa Zmartwychwstałego, Szaweł, został zrodzony do wiary, stał się Pawłem, a potem rodzi właśnie w Chrystusie i dla Chrystusa nowe dusze, nowych wiernych. To jest właśnie to ojcostwo duchowe. Dzisiaj wiemy, no, nie ma co już truizmów powtarzać, różnego rodzaju kryzysy, rodziny, prawda, ojcostwa, macierzyństwa, ale jednak to posiadanie tego przynajmniej świadomości, właściwej świadomości dotyczącej ojcostwa jest nam bardzo, bardzo ważne, jest nam potrzebne. A ponieważ dobry ojciec, dobry właśnie wychowawca, ten, który rodzi nowego człowieka, który formuje, albo jak święty Paweł mówi, rodzi w Chrystusie, jest takim nauczycielem, który potrafi swojego wychowanka, to swoje dziecko duchowe obronić przed różnymi naporami właśnie różnych środków odurzających, środków uśmierzających, którymi atakuje człowieka współczesny świat. To nie jest przypadkiem, że dzieci, młodzież często właśnie sięgają po różne środki odurzające, narkotyki inne, no bo po prostu nie mają oparcia w ojcu, nie mają oparcia w autorytecie. Szukają, o ile w ogóle dziś szukają, chaotycznie. A wychowanie jest właśnie takim wprowadzaniem w umiejętność samodzielnego wybierania tego, co jest słuszne, co jest prawdziwe, co jest trwałe. No, nauczyć takiej umiejętności to nie jest prosta sprawa. Tego, co jest właśnie słuszne, prawdziwe i trwałe. No bo człowiek, który jeszcze nie ma pewnego moralnego kręgosłupa, zawsze poleci za tym, co jest w większości, co jest głośniejsze, co jest bardziej nachalne, co się wciska, co jest łatwe, co jest przyjemne. A świat odrzuca, jak wiemy, te postawy, które coś wymagają, trochę kosztują. Może pamiętamy jeszcze słowa Jana Pawła II, które do młodzieży mówił, ówczesnej młodzieży, to dzisiaj to już jest taka trochę starsza młodzież, prawda? Ale to jest ciągle aktualne. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I to jest bardzo wielka mądrość, która jest aktualna zawsze. Więc możemy, podsumowując, powiedzieć, że takie ojcostwo duchowe, odwołując się na przykład świętego Grzegorza Wielkiego, który, jak słyszeliśmy, zyskał właśnie swoją postawą plemiona pogańskie, zresztą brutalne, bardzo prymitywne. Jakby się ktoś chciał zainteresować bardziej szczegółowo, jak to wyglądało, no to rzeczywiście robi to wrażenie. To było starcie niesamowite, a jednak zyskał ich święty Grzegorz Wielki dla Chrystusa. Ponieważ właśnie ojcostwo jest miłością tego, który wszystko wie wobec pragnienia miłości. Człowiek pragnie miłości od dziecka. Czym bardziej właśnie bezradny, tym bardziej pragnie miłości i chodzi o to, żeby odpowiadać na to pragnienie. Nie zawsze drugi człowiek jest w stanie w pełni odpowiedzieć, ale w każdym razie rozumienie tego pragnienia, dawanie sygnałów o tym rozumieniu już jest czymś wielkim.
Dalej ojcostwo będzie mocą tego, który rozumie i osłania wobec grzeszności i bezradności. Właśnie tak jak Bóg, Ojciec, przyjmuje nas w naszej grzeszności, w naszej bezradności, rozumiejąc, że pragniemy miłości, ale w swojej grzesznej, ludzkiej naturze ciągle upadamy. Dalej ojcostwo będzie doprowadzaniem do źródła, by właśnie spowodować wzrost. I to jest też trudna robota. Doprowadzić do źródła tam, gdzie będziemy wzrastać, gdzie naprawdę można naczerpać, można się wewnętrznie ubogacić, a nie tylko żyć odpadkami tego świata. No i wreszcie ojcostwo też będzie dawaniem szansy w naprawieniu błędu, zła, właśnie w naprawieniu. To też jest gdzieś głęboko w nas, już od dziecka, od dzieciństwa ukryte to pragnienie, że nawet jeżeli coś złego zrobimy, to nam nie wystarczy, że ktoś powie, dobra, nie będę się gniewał. W sensie takim, no, przebaczenia, prawda? Bo przebaczenie to jest to, że już się na ciebie nie gniewam, ale pomogę ci coś z tego właśnie, co żeś nabroił, że tak powiem, odrobić, prawda? Odrobić. Żebyś nawet w sobie, w swoim sumieniu czuł, że ten dług jest mniejszy, albo może w ogóle nie ma tego długu. Bardzo źle się człowiek czuje z długiem, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo źle. No i wreszcie ojcostwo będzie takim męczeństwem dalekosiężnej, dalekowzrocznej cierpliwości. Bo to wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas, ciągle się będzie ponawiać. Ciągle będzie się odzywać. Także rzeczywiście być ojcem duchowym, no to jest prawdziwe męczeństwo. Powracanie do tego samego jeszcze raz, cierpliwe znoszenie, przyjmowanie. I w tym męczeństwie jest miłosierdzie. Zauważmy, że właśnie najpierw takim miłosiernym ojcem, który w męczeństwie nas przyjmuje, jest sam Bóg, właśnie w Jezusie Chrystusie. Bóg w Jezusie Chrystusie w męczeństwie nas przyjmuje, dosłownie w męczeństwie. Myśmy Go ukrzyżowali, myśmy Go zabili za Jego... To jest wzór miłości. Dziękujmy Bogu za wszystkich, którzy w naszym życiu, choćby przez jakiś tylko okres, jakiś krótki czas, odcinek naszego życia, ale jednak właśnie nas w taki sposób formowali, wpłynęli na nasze życie. To są wielkie łaski. To jest wielka łaska właśnie spotkać takiego człowieka. Tak jak mówi święty Paweł. Nie macie różnych wychowawców i takich, powiedzmy, wpływających jest dużo, ale ojców nie macie wielu. Takich prawdziwych ojców. Dziękujemy dzisiaj za świętego Grzegorza Wielkiego, za innych wielkich świętych, osoby, które również znamy, znaliśmy osobiście. No i prośmy, aby rzeczywiście postępy wiernych, tak jak mówiła ta modlitwa wstępna, postępy wiernych w świętości, aby przyczyniały się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Prośmy również za naszych pasterzy. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa, zaczęliście królować bez nas. Otóż tak, nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. My głupi
dla Chrystusa. Wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą. Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i wzbudzamy odrazę we wszystkich aż do tej chwili. Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje najdroższe dzieci. Choć mieliście bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie, jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czciciele Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, drodzy pielgrzymi, znajdujemy się w sanktuarium, gdzie przed 172 lat objawiała się Matka Boża w Lesie Grąblińskim, zaledwie 3 kilometry od tego miejsca, od bazyliki w Lesie Grąblińskim. Trzykrotnie Matka Boża objawiła się miejscowemu pasterzowi Mikołajowi z przesłaniem, które jest dzisiaj aktualne. Matka Boża wtedy, w 1850 roku w maju, wzywała miejscową ludność do nawrócenia, pokuty, skruchy za swoje grzechy, za grzechy ludzkości. Wzywała ludzi do powrotu do Kościoła, do modlitwy, do życia sakramentalnego, dlatego że był głęboki kryzys wiary. Miejscowa ludność tutaj nie chodziła do Kościoła, nie przystępowała do sakramentów świętych, nie było życia modlitwy. Ludzie zapomnieli po prostu drogi do Kościoła. Jakże dzisiaj, w XXI wieku, po 172 latach, to wezwanie Matki Bożej z Licheńskiego tutaj lasu jest bardzo aktualne. Potrzebujemy dzisiaj nawrócenia i to proces nawrócenia trwa ciągle, nieustannie. Każdego dnia zwracamy się ku Bogu, odwracamy się od naszych grzechów. Chociażby przez to, że wiele osób tutaj przyjeżdża do Lichenia, by przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Konfesjonały, które znajdują się w bazylice, są świadkiem wielu nawróceń, przemiany serc wielu ludzi, pojednanych małżeństw, rodzin. Wiele ludzi odchodzi od swoich grzechów, porzucając dawny styl życia w grzechach, słabościach, przystępując do Komunii Świętej, bo znajdują drogę do Boga. Dzisiejszy patron Grzegorz Wielki, który odnowił liturgię Kościoła, śpiew liturgiczny, odnowił w ogóle życie Kościoła, był wielkim piewcą Biblii. To on powiedział, Grzegorz Wielki, że Pismo Święte jest lustrem, w którym odbija się nasza wewnętrzna twarz. Bardzo mocno zwraca uwagę na czytanie Pisma Świętego.
bo wtedy tak naprawdę to Biblia, Słowo Boże czyta nas, naszą historię życia. Sięgajmy często po Biblię, po Pismo Święte, czytajmy, rozważajmy Słowo Boże. Może z jakimś komentarzem, by było dla nas zrozumiałe, byśmy się karmili Słowem Bożym. Bo na czym polega poznanie Boga? Poznanie Boga polega właśnie na ciągłym, nieustannym czytaniu Słowa Bożego. Słowo Boże, które dla nas jest lustrem rzeczywiście, w którym nie tylko widzimy naszą wewnętrzną twarz, ale również widzimy Boga, który jest miłosierny, który pochyla się nad naszym grzechem, naszą słabością. W Piśmie Świętym widzimy to, co dobre, Boże miłosierdzie, Bożą troskę o człowieka, ale widzimy również prawdę o nas, o naszym grzechu. Jest to również historia człowieka grzesznego, słabego, kruchego, który potrzebuje Boga, który zbawia. I Chrystus właśnie objawia się nam jako ten, który przychodzi, by nas wyzwolić z naszych grzechów, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokonał i śmierć, i nasz grzech, i szatana. Dlatego dzisiaj dziękujemy Bogu, że możemy w tym miejscu modlić się i dziękować Bogu za Jego obecność w naszym życiu, w naszej historii życia, że możemy Go poznawać, możemy Go kochać, możemy Mu służyć. Takie trzy jakby kierunki naszego życia pokazał święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, że człowiek w swoim życiu musi nieustannie Boga poznawać, Boga kochać i Bogu służyć. I tak jak mówiłem, no, że poznawanie Boga jest to między innymi czytanie Pisma Świętego czy książek religijnych, uczestnictwo w rekolekcjach, a tutaj u nas w Licheniu mamy coraz więcej propozycji rekolekcyjnych. Warto przyjechać na rekolekcje biblijne, lekcje divina, na rekolekcje eucharystyczne, maryjne, czy takie przygotowujące do spowiedzi generalnej, które obecnie trwają, rekolekcje, które przygotowują do spowiedzi z całego życia. Tych form rekolekcyjnych jest bardzo dużo. Jak się wchodzi do bazyliki, tutaj macie folderki specjalnie wyłożone na stoliku przy wejściu do głównej, górnej bazyliki, jak i dolnej, i tam są terminy rekolekcji, tematyka rekolekcji. To jest właśnie poznawanie Boga przez pielgrzymki, przez rekolekcje, przez robienie rachunku sumienia, przez czytanie Pisma Świętego, właśnie takie formy, przez katechezy, przez konferencje. Również poznajemy Boga podczas homilii, kazań, które słyszymy podczas mszy świętej. A kochanie Boga to jest właśnie chociażby spowiedź sakramentalna, komunia święta, dlatego że my, kiedy wracamy do Boga, wyrażamy naszą miłość, że chcemy z czystym sercem Go kochać. I spowiedź sakramentalna i komunia święta jest tym wyrazem naszej miłości, przywiązania do Boga. Również adoracja Najświętszego Sakramentu. Kiedy przychodzimy na adorację Najświętszego Sakramentu, też wyrażamy naszą miłość do Boga. Natomiast służyć Bogu możemy w drugim człowieku poprzez uczynki miłosierdzia, przez praktyczną, czynną miłość. Niech to będzie obecne w naszym życiu, by te trzy wezwania, które skierował do nas święty Ignacy Loyola, aby poznać Boga, kochać i służyć, były obecne, żywe w naszym życiu. Amen. Słyszałem niedawno taką opowieść. Jedna osoba pyta drugiej: czy jesteś gotów na to, aby Bóg pozbawił cię wszystkich twoich wad? Czy jesteś na to gotów, żeby Bóg pozbawił cię wad? I ta druga osoba pytana odpowiada po przemyśleniu krótkim, że chyba nie. Nie ze wszystkich chciałbym zrezygnować. Z większości pewnie tak, ale ze wszystkich nie. Pyta go, dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że moje życie stałoby się uboższe i coś bym stracił. To jest takie myślenie, jest szaleństwem, bo Ewangelia przed paru dni mówi nam, że Jezus pokonuje złego ducha, wypędza złego i nie robi to dla człowieka żadnej szkody,
mamy coś takiego w głowie, że utrata grzechu, niekiedy wad, coś nam zabiera, że będziemy ponosić jakąś stratę. Takie jest działanie grzechu i to jest naturalne. Też to myślenie jest ludzkie, że coś nam Bóg zabierze, że coś stracimy, że będziemy mniej znaczyć, że będziemy mniej warci. Bóg nam dzisiaj mówi dobrą nowinę, że chce nas wyzwolić, że chce, żebyśmy byli święci, żebyśmy naśladowali najdoskonalszego człowieka, jaki żył na ziemi, czyli Matkę Bożą, we wszystkim. Stańmy dzisiaj przed Bogiem w prawdzie, z naszymi grzechami, z naszymi wadami. Oddajmy je Bogu i prośmy, aby nas z nich wyzwolił, abyśmy byli doskonałymi świadkami Jego w tym świecie. Za każdym razem, gdy próbujemy tym słowem się z wami podzielić, przypomina mi się to, co Jezus zrobił, gdy rozmnożył chleby. Jest kilka takich opisów dla 5000, dla 7, ale zobaczcie, zanim Jezus zaczyna łamać chleb, pamiętacie, miał tylko 5 chlebów i 2 ryby, ludzie są głodni. Możliwe, że wy jesteście głodni, niektórzy z was nie jedli śniadania. Dopóki Jezus nie przełamuje chlebów, ludzie są głodni. Najpierw przełamuje, rozdaje apostołom i oni zanoszą do ludu. My też tutaj wybieramy jakieś słowa z Ewangelii, czy z pierwszego, drugiego czytania. Próbujemy to słowo przełamać dla was i dzielić się z wami. Święty Augustyn, doktor Kościoła Zachodniego, mówił: karmię was tym, czym sam żyję. Można powiedzieć, że przez te kazania, które słuchacie u siebie, czy nawet tutaj, możecie poznać naszą znajomość Chrystusa. Czy znamy Jego zamysł? Zamysł Chrystusa. W Ewangelii świętego Jana Jezus mówi: Syn Człowieczy przyszedł na ten świat nie aby ten świat potępić, lecz aby ten świat został przez Niego zbawiony. Potępić jest bardzo łatwo. My często potępiamy polityków, świat, może proboszczów, nie wiem kogo jeszcze. A Jezus zawsze usprawiedliwia. To jest niesamowite. Kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, ciekawe, że facet musiał uciec w takim razie. Dlaczego przyprowadzono tylko kobietę? A gdzie ten mężczyzna? Też cudzołożył. Zobaczcie, Jezus jej nie potępia. Pyta się jej: niewiasto, nikt cię nie potępił? Ona mówi: nikt, Panie. Co Jezus odpowiada? Ja ciebie nie potępiam. Idź, ale od tej pory nie grzesz więcej. Jeżeli chcemy mieć to serce Jezusa, a święty Paweł mówi: przyoblekliście się w Chrystusa. To jest ciekawe. Ja mam ten ornat, wy macie też swoją odzież. Przyoblekacie się w jakieś materiały, a mamy się przyoblec w Jezusa, to znaczy mieć Jego myślenie, żeby nie potępiać. Nikogo Jezus nie potępiał, ale zawsze szukał tych, którzy byli odrzuceni. Trochę tak jak dzisiejszy patron, święty Grzegorz Wielki. I dlatego bardzo mocny jest ten fragment dzisiejszy z pierwszego listu do Koryntian. Czytamy go w te dni, gdy święty Paweł pokazuje rzeczywistość nieprawdopodobną, bo mówi, że my, ci, którzy przepowiadają Słowo Boże, apostołowie, jesteśmy jak śmieć. Niesamowite. Staliśmy się śmieciem dla tego świata, widowiskiem ludzi i aniołów. Mówi o tym doświadczeniu bycia wyrzuconym. Nie wiem, czy wiecie, ale Jezus umarł na Golgocie, a Golgota to była właśnie taki wysypiskiem śmieci, gdzie się paliło śmieci z miasta, również ze świątyni, te odpady, które pozostawały po zabitych zwierzętach. Skóry, kości, smród.
W tym miejscu został ukrzyżowany Chrystus, poza miastem. Nie był godzien umierać w mieście, dlatego go wyrzucili. I święty Paweł mówi o takim właśnie doświadczeniu, że my wchodzimy w to doświadczenie Jezusa, który był wyrzucony poza miasto. I mówi, że my jesteśmy tymi uczestnikami. Jeżeli Jezus mówi, że jeżeli waszego Pana nazywali Belzebubem, bo tak nazywali Jezusa, straszna rzecz, bo Belzebub to był władca złych duchów. Jeżeli waszego Pana nazywali Belzebubem, to i was tak będą nazywać. Co to oznacza? Wchodzimy w takie prześladowanie Kościoła. Jest teraz bardzo modne mówienie źle o Kościele. Ja to przyjmuję, na ile potrafię, z pokorą. Dlaczego? Jeżeli zajmujemy to ostatnie miejsce, o którym mówi Jezus, pamiętacie, gdy przychodzicie na ucztę, nie zajmujcie pierwszego miejsca. Nas tak uczono, to jest najbardziej zaszczytne miejsce, tam się siada. Zajmij ostatnie miejsce. Jakie to jest ostatnie miejsce dla chrześcijanina? Krzyż. Tam nikt nie chce siedzieć. Uciekamy od tego doświadczenia, nikt nie chce służyć, nikt nie chce być ostatnim. A Jezus zajmuje to miejsce i mówi, że to jest najlepsze miejsce. Ptaki powietrzne mają gniazda, lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy mógł skłonić. To jest to miejsce, na którym Jezus skłonił głowę, na krzyżu. I nas do tego zaprasza, żeby za Nim pójść. Chrystus cierpiał za nas i wzór nam zostawił, byśmy poszli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił. W Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. To jest z listu świętego Piotra. Jego doświadczenie, żeby pójść za Chrystusem. I w liście do Hebrajczyków jest zdumiewający fragment, który też mówi o tym pójściu za Chrystusem w to miejsce odrzucenia. Dlatego Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tu stałego miasta, ale szukamy przyszłego. Niesamowite. I wy wyjdźcie poza miasto. Mówią niektórzy, że przeżywamy teraz jeden z większych kryzysów w Kościele od wystąpienia Lutra 1517. Nie było takiego kryzysu, jaki jest teraz w Kościele. Jesteśmy tego świadkami. Wasze pokolenie. Ja też. Zobaczcie, wielki papież Jan Paweł II. Euforia w Polsce. Potem Solidarność. To wszystko, co się działo na naszych oczach. I na naszych oczach doświadczamy czego? Strasznych ataków na Kościół. Ale niektóre z tych ataków są uzasadnione. Jezus mówi w kazaniu na górze o soli. Wy jesteście solą ziemi i światłem świata, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Bardzo ciekawe porównanie. Są takie dwa podeptania przez ludzi. Pierwsze, gdy Kościół wydaje znaki wiary i to sprowadza na wrogów Kościoła straszliwą nienawiść. I wtedy mordują chrześcijan. I wtedy ta krew chrześcijan jest zasiewem nowych powołań do chrześcijańskiego życia. I wtedy to prześladowanie jest na chwałę Kościoła, ale jest jeszcze drugie prześladowanie, którego jesteśmy świadkami. Gdy chrześcijanie, więc my, nie wydajemy owoców, nie wydajemy świadectwa, że jesteśmy solą ziemi i światłem świata, wtedy to podeptanie przez ludzi jest na hańbę dla Kościoła. Coś takiego przeżywamy teraz. Jest to bardzo trudne znosić takie urągania. W Księdze Lamentacji proroka Jeremiasza on mówi o takim doświadczeniu, bo wtedy Żydzi byli wygnani z Jerozolimy, wygnani do Babilonu i on mówi: siedź samotnie i w milczeniu
jeśli Pan ci to nałożył. Nadstaw policzek temu, kto cię bije, bo Pan na zawsze nie odrzuca. Jeżeli przyjmujemy coś takiego, czasami to mamy w rodzinach, w najbliższych, czasami nawet w klasztorach to się zdarza, że przeżywamy takie odrzucenie. Cierpimy niesłusznie, tak jak Chrystus. Wtedy jesteśmy do Niego upodobnieni. I wtedy, gdy przyjmujemy takie cierpienie, świadomie, to cierpienie nas, można powiedzieć, doprowadza do chwały. Gdy cię uderzą w lewy policzek, nadstaw prawy. Pamiętacie, to jest też skazania na górze. Gdy ktoś się z tobą prawuje i chce ci zabrać twoją suknię, oddaj i płaszcz. Zmusza ciebie ktoś, by iść 1000 kroków, iść 2000. To jest wszystko kazanie na górze. Dlatego, gdy pochylamy się nad Słowem Bożym, możemy powiedzieć, że jesteśmy podobni do Chrystusa, gdy przyjmujemy świadomie cierpienie niezasłużone. Wtedy jesteśmy podobni do Niego. Przyobleknijcie się w Chrystusa, jakby nałóżcie na siebie Jego postępowanie. Bo bardzo często ciężko jest nam to przyjmować. Jest takie fajne opowiadanie, ja bardzo często lubię czytać Ojców Pustyni. Niekiedy są to bardzo ciekawe, a niekiedy nawet śmieszne rzeczy. To mnisi, którzy uciekali od zgiełku miasta i w Delcie Nilu, to współczesny Egipt, tam zakładali pierwsze klasztory. W jednej takiej wspólnocie było dwóch mnichów, gdzie jeden dogryzał drugiemu. Tak jak u nas w życiu czasami bywa. Jeden niszczy drugiego. I cały czas ten, który był przez drugiego prześladowany, zawsze błogosławił Pana Boga. I któregoś dnia też wstaje rano i mówi do tego swojego współbrata: wiesz, miałem piękny sen dzisiaj. A co ci się śniło? Śniło mi się, że jestem w niebie. Jak tam fajnie. A on mówi: a skąd wiesz, że to było niebo? A on mówi: to bardzo proste. Ciebie tam nie było. Wy się śmiejecie, ale pomyślcie, z kim nie chcielibyście być w niebie. Na pewno. Z sąsiadką, z teściową, z proboszczem może, bo ciebie obraził. Z ruskimi na pewno, nie? Z kim nie chcielibyście być w niebie? To bardzo ważne pytanie. Mówią niektórzy święci, że będziemy podwójnie zdziwieni, gdy będziemy w niebie. Kto tam jest i kogo tam brakuje? Nie wiem, bo nigdy nie byłem w niebie. Tu czasami pielgrzymi przyjeżdżają, otwierają buzię, gdy obserwują nasze ogrody, całe to piękno i mówią: jak tu pięknie, jak w niebie. No właśnie. Wyjdźmy i my poza miasto, aby z Chrystusem cierpieć. Znośmy cierpliwie te różne urągania, tak jak On, bo one wypróbowują w nas wiarę i udoskonalają. Amen. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Drodzy bracia i siostry, kochani pielgrzymi, uczniowie byli głodni, ale ci religijni przywódcy, faryzeusze, bo o nich tutaj mowa w Ewangelii, dostrzegli jedynie to, że łamią szabat, łamią prawo. Nie było w nich współczucia. Jezus chciał skierować ich myślenie na właściwy tor, przypominając, że nakazy prawa zostały złamane już w przeszłości, aby zapewnić posiłek Dawidowi i jego towarzyszom. Przypomina im,
o tym wydarzeniu. Zwróćmy uwagę na ten właśnie dialog, na tę rozmowę, którą Jezus przeprowadza z faryzeuszami. Wyraźnie wskazuje na to, czego naprawdę nie wolno czynić. Zabijać miłości. I bardzo mocny akcent jest położony na to, aby nie zabijać miłości w sercu człowieka, w sercach ludzkich. Pan Jezus wyraźnie mówi, to jedyny zakaz, z jakim przychodzi Bóg do swego stworzenia. Wszystkie bowiem przykazania, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie mów fałszywego świadectwa, nie zabijaj, nie cudzołóż, właśnie streszczają się w tym jednym wezwaniu. Te wszystkie przykazania można by streścić. Nie zabijaj miłości. A rozwijaj ją i pozwól jej się gdzieś zawładnąć, aby to ona najbardziej była obecna w sercu człowieka, w tym Bożym stworzeniu, w tym stworzeniu, o którym mówimy, że Bóg go stworzył jako istotę wolną i rozumną na swój obraz i podobieństwo. Święty Augustyn zawołał: kochaj, kochaj i czyni, co chcesz. Nie mówi czyni, co chcesz tylko i wyłącznie, ale na pierwszym miejscu mówi kochaj. Bo człowiek, który ma miłość Boga w sercu, to wszystko, co będzie miał w sercu, ale i w umyśle, a więc myśli, słowa, czyny, będą właśnie w tym duchu Boga, który jest miłością. Jeśli kocham, mam paradoksalnie prawo stanąć ponad tym, co ograniczone prawem, obyczajem, czy ludzką gdzieś etykietą. Przekroczyć je, jeśli przeszkadzają miłości. Do tego stopnia. Nie litera, nie prawo, ale miłość. Jeżeli cokolwiek przeszkadza w tym, można to od siebie oddalić. Kiedy przychodzi nam wybierać między literą prawa, czasem bardzo bezwzględną, a wołaniem miłości, trzeba miłość uczynić tym prawem nadrzędnym. Jedynym problemem jest to, że nie zawsze, ostatnio, może coraz rzadziej, mówiąc o miłości, a wiele o miłości mówimy, wiele też słyszymy, odwołujemy się do tej, która pozwoliła się za nas i dla nas ukrzyżować. To jest ta miłość ukrzyżowana. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Kiedy pytamy o miłość Boga do nas, trzeba nam właśnie spojrzeć na tę miłość ukrzyżowaną, na Jezusa Chrystusa, na Jego oblicze, na krzyż. To jest ta darmowa miłość. Bóg nas kocha zawsze taką samą miłością. Nigdy nami nie jest znużony. Nigdy się od nas nie odwraca. Moi drodzy, nam także zdarza się, jak faryzeuszom, reagować niepokojem czy oburzeniem, bo może gorszymy się postawą faryzeuszy, ale gdzieś
i często możemy zobaczyć, doświadczyć podobnej postawy, gdy widzimy, że ktoś postępuje nie tak, jak uważamy za stosowne. Kiedy dzieje się coś takiego, łatwo ulegamy pokusie osądzania. Spróbujmy w takiej sytuacji przestawić swoje myślenie na właściwy tor. Jak to Jezus starał się uczynić z faryzeuszami, to właśnie dzisiaj Pan zachęca nas, abyśmy zamiast skupiać się na tym, co ktoś powiedział czy zrobił, abyśmy pomyśleli o tym, co dzieje się w jego sercu. Bo gdzieś bardzo łatwo i zbyt szybko gdzieś przychodzi i rodzi się w sercu ocena. Bardzo źle się nieraz czujemy z tym, że właśnie ta ocena moja była powierzchowna, była no nieprawdziwa, gdzie pomyliliśmy się, a jakże nieraz trudno jest to odwołać. Dlatego Pan Jezus dzisiaj mówi do naszych serc, abyśmy też bardziej byli empatyczni, to znaczy bardziej gdzieś wczuwali się w daną sytuację tego mojego bliźniego. A bliźni to jest ten, który jest obok mnie. Zawsze ktoś jest obok mnie. Pan zachęca nas, abyśmy zamiast skupiać się na tym, co ktoś powiedział czy zrobił, pomyśleli o tym, co dzieje się właśnie w jego sercu. Może zmaga się właśnie z trudnymi pytaniami dotyczącymi wiary, a może znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej. Takie sytuacje mają miejsce, gdzie przychodzi refleksja już po fakcie. Nie tak dawno właśnie słyszałem o takiej sytuacji. Młody człowiek, 19-latek, popełnił samobójstwo i bardzo szybko gdzieś pojawiła się refleksja. A jednak trzeba było z nim się spotkać. Trzeba było z nim porozmawiać. Ale tego żeśmy nie uczynili. I już jest za późno. Może wystarczyłoby właśnie poświęcić mu trochę czasu rozmowy. I to była osoba, która widać była bardzo blisko. Nie wiem, kto te słowa powiedział, ale to był ktoś, kto był bardzo blisko tej osoby, tego młodego człowieka. Moi drodzy, takich różnych sytuacji mamy wiele. A ile jest właśnie wypadków tragicznych w skutkach, samobójstw właśnie, bo ta ocena, osąd był niesłuszny, krzywdzący. I to jest prawda, że grzechami języka można człowieka nie tylko zniszczyć, ale nawet zabić. Możemy być po różnych stronach. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, aby bardziej słuchać Boga. Nie ludzi, nie siebie, ale Boga. Aby mieć przede wszystkim Jego miłość, Jego mądrość, Jego światło na te różne sytuacje z mojego życia, ale także życia tego kogoś, kogo spotykam na drodze swojego życia, swojej codzienności. Bez względu na powody, Jezus chce, abyśmy przyjmowali wszystkich i traktowali ich tak, jak On by ich potraktował. Dlatego może warto zastanowić się, co ja myślę, co ja chcę powiedzieć, co ja chcę uczynić w tej konkretnej sytuacji, w której się znalazłem, stojąc gdzieś właśnie na drodze życia i jest też ktoś obok mnie. To
to ja bym tak uczynił, jakbym tak zrobił, powiedział. Ale może trzeba nam tym bardziej zapytać, co Pan Jezus by uczynił na moim miejscu. Dlatego potrzebujemy tej jedności z Chrystusem, potrzebujemy tej komunii, Jego Ducha, a wpierw trzeba nam Go spotkać. Gdzie Go spotykamy? Tu i teraz, kiedy gromadzimy się wokół stołu Słowa Bożego Eucharystii, to z Nim się jednoczymy, to Jego zapraszamy do swojego życia. Często powtarzam tutaj w tej świątyni, że ona jest największą w Polsce, no bo taka prawda, największa jest. Ale spotykamy się w różnych świątyniach, większych, mniejszych. To nie jest najważniejsze, czy ona jest wielka, czy mała. Ale po co one są, te świątynie? Po co są kościoły? Bo czasem spotykamy się z tymi różnymi pytaniami. Po co tyle kościołów? Właśnie po to. W trosce o moją świątynię, o moje serce, moje wnętrze, o to moje sanktuarium, aby tu to sanktuarium było najpiękniejsze. Ale aby tak było, mam się podobać przede wszystkim Panu Bogu i Go zapraszać. Matka Boża w Objawieniach Gicheńskich w tym orędziu mówi o przemianie serca, o nawróceniu, o pokucie, modlitwie. Tak było w 1850 roku i tak jest dzisiaj. Tylko te słowa ona dzisiaj do nas wypowiada. Abyśmy nie zaniedbywali tego życia Bożego w sobie, abyśmy byli świadkami tego życia, tego, który jest w nas od chwili Chrztu Świętego, abyśmy to życie w sobie pielęgnowali. Maria pragnie, abyśmy byli wierni Bogu, Ewangelii, Krzyżowi. Tym bardziej dzisiaj, kiedy tak łatwo gdzieś niektórzy odchodzą od Boga, od Kościoła, odcinają się od tego źródła życia. Walka trwa, ale przegrywamy tylko wtedy, kiedy zaczynamy liczyć na własne siły. A święty Paweł powie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlatego potrzebujemy tej mocy Jezusa Chrystusa, tego, który pokonał grzech, śmierć szatana. I tylko w jedności z Nim możemy przechodzić z tego grzechu do stanu łaski, z ciemności do światła, ze śmierci do życia, bo dzisiaj wielu żyje i może oni fizycznie są mocni, ale umarli już duchowo. Wiele tutaj przybywa rodziców, szczególnie matek, modląc się o powrót mojego dziecka do Boga, do Kościoła. To jest właśnie też i miejsce szczególne. Tutaj Matka Boża też ma swój taki piękny tytuł, patronka szczęścia rodzinnego. Chcemy, aby nasze rodziny przeżywały to swoje życie jako Kościół domowy w prawdziwym szczęściu, aby był ten prawdziwy pokój. Dlatego chcemy być tymi, którzy będą świadkami. A świadek to ktoś, kto mówi swoim życiem, swoją postawą. I w pierwszej kolejności, by nam nie zabrakło odwagi bycia świadkiem dla swoich najbliższych, dla swojej rodziny, tego otoczenia. Psalmista mówi, powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, On sam będzie działał. Niech dzisiaj właśnie też będzie to ten czas, aby zawierzyć Matce Bożej swoje życie, swoich najbliższych, swoją rodzinę, ale także, aby zabrać ją do siebie, do swojego domu, swojego mieszkania. I kiedy po mszy świętej będzie możliwość obejścia ten ołtarz w koło, będzie można także i zabrać ze sobą kopię Matki Bożej Licheńskiej. Z tyłu tej kopii jest właśnie taki akt oddania, akt zawierzenia. Warto właśnie poprzez ten wizerunek Matki Bożej właśnie zabrać ją. Nie tylko ten obraz w sensie takim widocznym dla oka, ale przede wszystkim w swoim sercu, aby opuścić to miejsce właśnie przemienionym mocą Jezusa Chrystusa. A Maryja powie, wszystko czyńcie to, co powie wam mój Syn. Wszystko. I abyśmy się przekonali do tego. Ale też nie gorszyli się sobą, jeżeli coś nam nie wychodzi. Czasami jest tak, że upadamy, grzeszymy.
No nie jesteśmy jeszcze święci, nie jesteśmy jeszcze doskonali, ale jesteśmy w drodze do świętości. I aby nam nie zabrakło siły, potrzebujemy pokarmu, jakim jest Słowo Boże, eucharystyczny Chrystus, bo On jest tym pokarmem na dalsze nasze życie, pielgrzymowanie, ale też pamiętajmy, że On jest tym pokarmem też na drogę do nieba, do wieczności. Amen. Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? To pytanie dzisiejszej Ewangelii faryzeusze stawiają Jezusowi i apostołom. A Jezus, wychodząc im naprzeciw, daje przedziwną odpowiedź. Jest ona zaproszeniem do szczególnej refleksji nad miejscem miłości w życiu faryzeuszów do Boga i do drugiego człowieka. Ten obraz z Ewangelii, moi drodzy, czasami i nam grozi w naszej religijności i pobożności. Możemy bardziej widzieć prawo niż człowieka, bardziej miłować prawo niż Boga. Cię Chrystus zaprasza każdego z nas do refleksji nad tym, czy potrafię rzeczywiście kochać. Kochać Boga i bliźniego. Często bowiem wypowiadamy słowa o miłości. Słyszymy również o miłości piosenki, czytamy może i książki. A Jezus nam pokazuje, co tak naprawdę znaczy kochać. To oddać życie dla drugiego człowieka i za niego. Tym jest miłość, że tracę życie swoje dla innych. By, moi drodzy, to było możliwe, trzeba najpierw spotkać miłość w swoim życiu. I tu nie chodzi o to, by spotkać teraz drugiego człowieka, on jest ważny. Ale potrzeba spotkać źródło miłości, a jest nim sam Bóg. Dlatego dzisiaj, kiedy modlimy się za małżonków i za rodziny, w szczególny sposób patrzymy na Maryję. Nazywamy ją Matką Pięknej Miłości. Maria nas uczy tej miłości, która swe źródło posiada w samym Bogu. I jeżeli chcemy kochać tak jak ona, jeżeli chcemy kochać na wzór Jezusa, to najpierw musimy sami wyjść naprzeciw tej miłości, którą jest Chrystus. A On, zauważmy, że wychodzi naprzeciw nam każdego dnia. Czyni to w różnoraki sposób. Przychodzi przez drugiego człowieka i zaprasza nas do tego, abyśmy Go najpierw zauważyli, a później abyśmy Jemu przyszli z pomocą. Przychodzi do nas Jezus przez wydarzenia naszego życia, których często nie rozumiemy i od których chcielibyśmy uciec. A On tam przychodzi jako odpowiedź na nurtujące nas pytania. Na pytania, które bardzo często stawiamy, mówiąc dlaczego. I w końcu przychodzi Jezus, który jest obecny we wspólnocie Kościoła przez swoje słowo. Cię Jezus do nas skierował swoje słowo i pragnie, abyśmy je z wiarą przyjęli na wzór Jego Matki, Maryi, bo chce się przez to słowo z nami spotkać. My, kiedy prowadzimy z sobą rozmowy, dzielimy się wieloma informacjami, sytuacjami, swoimi przeżyciami. I możemy z łatwością zauważyć, że niektóre z nich sprawiają, że na naszej twarzy pojawia się uśmiech, a niektóre niestety sprawiają, że pojawia się smutek i łzy.
Niektóre sytuacje nas duchowo budują, a niektóre zubażają. Dzięki niektórym nabieramy sił do życia, a dzięki niestety niektórym zdaje się, że to życie z nas zaczyna uchodzić. Jezus także do nas przychodzi ze swoim Słowem. I potrzeba, moi drodzy, gdy dzisiaj pochylamy się nad Ewangelią, gdy wpatrujemy się w cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej, potrzeba, by sobie każdy z nas poczynił rachunek sumienia z tego, w jaki sposób stara się Jezusa słuchać, w jaki sposób otwiera się na przyjęcie Jego Słowa. Kiedy Bóg posyła Słowo do Maryi, ona na nie otwiera całe swoje serce. Przyjmuje je z całkowitą wiarą, z ufnością i zawierzeniem Bogu, że On ją będzie przez to Słowo prowadził i On dla niej ma wyjątkowy plan na jej życie. Nie jest łatwo Bogu zaufać, ponieważ my snujemy plany co do swojego życia, do życia naszych bliskich. A oto bardzo często Jezus, kiedy przychodzi ze swoim Słowem, te plany burzy, ponieważ zaprasza, abyśmy całkowicie na Nim się zdali, abyśmy całkowicie Jemu zaufali, ponieważ On lepiej od nas wie, jaką drogą nas poprowadzić. I zobaczcie, że to uczyniła właśnie Maryja w chwili zwiastowania. Zostawia niejako swoją drogę, a wchodzi na drogę Bożą. Zostawia niejako swój dom, a wchodzi do domu Bożego. Nazaret. To miejsce, gdzie dokonało się zwiastowanie, wcielenie Bożego Syna, jest także przepięknym miejscem i przedziwnym zarazem, gdzie spotykają się dwie miłości, Boga do człowieka i człowieka do Boga. I zauważmy, że ilekroć my także zasłuchani jesteśmy w Boże Słowo, On to Słowo kieruje do nas z pełną miłością, ponieważ kocha. Takiej samej miłości oczekuje od nas, która ma się przejawiać w otwarciu serca na przyjęcie Jego Słowa i byśmy jak Maryja każdego dnia powtarzali nasze tak. Choć do końca nie będziemy tego Słowa rozumieć, choć czasami możemy się temu Słowu opierać, to Maryja nam pokazuje, że człowiek, który prawdziwie kocha i otwiera się na miłość, jaką jest Bóg, zawsze mówi Jemu swoje fiat. Dlatego możemy o niej powiedzieć, że pokazuje nam, co znaczy być kochanym. Maryja jest kochana i potrafi kochać, ponieważ otwiera się na miłość Boga. I czasami w naszym życiu, kiedy czujemy się samotni, kiedy czujemy się niekochani przez innych, kiedy może żebrzemy o tę miłość, ona w zwiastowaniu nam pokazuje, że Bóg jest zawsze blisko człowieka. Bo nasza ludzka miłość jest miłością kruchą, słabą. My często wiele obiecujemy innym, przyrzekamy, ale później niejednokrotnie się z tego wycofujemy. A Bóg, kiedy mówi, że kocha, to kocha przez cały czas do samego końca. Jeżeli może nam dzisiaj brakuje takiej miłości na wzór miłości Maryi, to potrzeba nam o tę miłość prosić. A pierwszym jej krokiem jest właśnie przyjęcie Bożego Słowa i życia według tego Słowa. Dlatego nie dziwmy się, że później, kiedy patrzymy na obecność Maryi na kartach Ewangelii, z jej ust pada mało słów, ale są to słowa pełne zawierzenia, miłości wobec Boga i drugiego człowieka. I także dzisiaj do nas mówi, abyśmy z wiarą przyjęli Słowo jej Syna i uczynili wszystko, cokolwiek Jezus nam powie. By, moi drodzy, to było możliwe,
By nasze serca były otwarte na miłość Jezusa i na Jego Słowo, potrzeba wiary. Śpiewamy w jednej pieśni: Uczyńcie, co wam mówi Syn. Śpiewamy w niej, że to Słowo trzeba przemienić w konkretny czyn. I aby to było możliwe, potrzeba właśnie zaufania Bogu, a więc całkowitego oparcia się na Nim, całkowitego zawierzenia siebie właśnie Jemu, Bogu, który chce mnie prowadzić według swojego planu, Bogu, który chce nauczyć mnie, co znaczy kochać. Zobaczcie, że właśnie ten Bóg, kiedy rodzi się z Maryi, później na Golgocie oddaje życie, a wcześniej powie słowa, które dobrze pamiętamy, słowa, które pokazują, czym jest miłość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół. Kim jesteśmy dla Boga? Przyjaciółmi. On całkowicie nam ufa jak przyjacielowi. Zostawia nam swoją Ewangelię, swoje słowo, to, co jest najcenniejsze, swoją naukę, ponieważ nam ufa i kocha. Idąc dalej, możemy powiedzieć, że oprócz tego, iż jesteśmy przyjaciółmi Boga, jesteśmy przede wszystkim Jego dziećmi, dziećmi ukochanymi, umiłowanymi, tak jak Maryja. I tak jak na nią spojrzał z miłością w szczególny sposób podczas zwiastowania, tak i na nas patrzy także w tej chwili podczas Eucharystii, bo chce, abyśmy na Jego obecność się otwierali każdego dnia. Jesteśmy kochani przez Boga. Czasami nam w tę miłość ciężko uwierzyć, bo doświadczamy cierpienia, krzyża, codziennych trudności. Niejednokrotnie z naszych oczu płyną łzy, serce boli, bo ktoś zdradził, zostawił, bo ktoś obmówił, nie tak potraktował. Jakbyśmy zapomnieli, że właśnie prawdziwa miłość polega na traceniu życia, na tego, by wejść w krzyż Jezusa. My, drodzy, my szukamy czasami Jezusa bez krzyża, ale takiego Jezusa nie znajdziemy. Szukamy czasami chrześcijaństwa bez krzyża, ale takiego nie znajdziemy. Bo cóż mówi Jezus? Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I można postawić pytanie, w czym? W miłowaniu drugiego człowieka i Boga, w traceniu życia. I tego nas także uczy Maryja. Tracić życie oznacza zapomnieć o sobie, by być myślą przy drugim, by swoją obecnością Jemu towarzyszyć, by pokazać, że jestem otwarty na miłość, którą jest Bóg, a On zaprasza mnie do tego, abym Go wiernie naśladował. Cóż oznacza kochać? Przebaczać tym, którzy mnie skrzywdzili. Nie trzymać w sercu urazy. Nie szukać sytuacji do tego, by oddać, jak mówi przysłowie, oko za oko, ząb za ząb. Cóż czyni Jezus na Golgocie? Kiedy umiera, jest skrzyżowany, modli się za swoich nieprzyjaciół. A cóż czyni Maryja, kiedy stoi pod Jego krzyżem? Milczy. A milcząc, mówi po raz kolejny swoje Bogu: tak, niech mi się stanie według Twego słowa. I widzi, jaka jest miłość, że nie szuka swego, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Prawdziwa miłość jest miłością pokorną, cichą, zapominającą o sobie i usuwającą się w cień. Prawdziwa miłość nie zabiera, ale daje życie. Dlatego dzisiaj chcemy prosić Maryję, Matkę Pięknej Miłości, o taką otwartość serca dla nas na obecność jej Syna. I nie bójmy się, że nie dorastamy do Jego miłości. Do tej miłości nigdy nie dorośniemy, ale pozwólmy Jezusowi się kształtować. Otwierajmy się na Jego obecność, na Jego Słowo, a On będzie nas każdego dnia uczył,
to znaczy prawdziwie kochać Boga i drugiego człowieka.